Jamesem Bondem pobudzają wyobraźnię, pozwalają mi wrócić taki w świat dziecięcych marzeń, wyobrażeń o rzeczywistości, bo rzeczywistość jest dużo bardziej okrutna. Ludzie ze służb specjalnych to nie są tacy fajni panowie, bo ta praca nie jest taka czarno-biała. Ludzie, którzy zdobywają informacje, są zazwyczaj czarujący, potrafią, nie wiem, uwieść kobietę, jak trzeba, to i mężczyznę, działać pięknie na gruncie, na niwie towarzyskiej, udzielać się, a jednocześnie potrafią w działaniu, w bitwie, w walce stawać się nagle takimi nieokrzesanymi brutalami, którzy po prostu potrafią uderzyć w odpowiednim momencie i z właściwą siłą. James Bond uderza w krawacie, w białej koszuli, w marynarce. Ja nie widziałem szturmowca sił specjalnych, który by w taki sposób atakował przeciwnika. Tym większe słowa uznania dla Bonda. MI6 jest świetną agencją wywiadowczą, która ma dobrą renomę, dobrą markę. Współdziałają z nimi najlepsi, czy chcą nawet współdziałać. Stąd też rzeczywiście, jako dowódca gromu, też chętnie sięgałem po informacje i te informacje z tych źródeł uznawałem za wiarygodne. Ja myślę, że jest jeszcze jedna sprawa. Otóż łatwiej było robić te pierwsze odcinki, bo wówczas był taki jasny podział świata. Był ten świat dobry, ten Zachód i ten taki sowiecki. To ta Rosja, ten Związek Radziecki, który był tym jednoznacznie kojarzony negatywnym bohaterem. Teraz wszystko się przemieszało. Trudno jest w jakiś spektakularny sposób pokazać walkę z terrorystami, bo tak naprawdę nie wiadomo, kto jest terrorystą. Nawet te misje, które są realizowane w Iraku, w Afganistanie, budzą szereg kontrowersji. Stąd jest rzeczywiście twórcom tych nowych odcinków nie jest łatwo, ale myślę, że da się te filmy jeszcze oglądać, że jednak ten duch Bonda nawet w tych najnowszych filmach jeszcze istnieje. No, James Bond przede wszystkim jest bardzo przystojny, jest elokwentny, jest obyty. Nawet gdyby nie nosił tego munduru, to kobiety by się za nim ustawiały sznurem. Komandor w tym mundurze eleganckim, marynarskim, to jest pułkownik. To jest stopień pułkownika, no czyli patrząc nawet na oficerów służb i w ogóle na armię, czy struktury te mundurowe, to jest człowiek, który prowadzi operacje. James Bond nie używa nieprzydatnych gadżetów. Te wszystkie gadżety, one znajdują właściwe zastosowanie, stąd też nawet nazwa gadżet jest niewłaściwa. To jest oprzyrządowanie, które pozwala mu właściwie wykonywać swój zawód. Zawsze miałem słabość do zegarków, stąd też ten zegarek Jamesa Bonda na pewno by mi się przydał i to jeszcze z takimi możliwościami, nie wiem, laserowego cięcia, GPS-u i wszystkiego. Zresztą nawet teraz mam przy sobie też gadżet, który właściwie pozwala mi w pełni, w 200% kontrolować swoje treningi. Jednocześnie jest i GPS-em. To w tych pierwszych odcinkach Jamesa Bonda było fikcją, a dzisiaj jest rzeczywistością. Stąd też te gadżety bardzo mi się podobają, bo one uruchamiają wyobraźnię, inspirują i pokazują, że rzeczywiście z niektórych takich filmowych pomysłów, wydawałoby się absurdalnych, można w praktyce nawet zrobić konkretny użytek. No, samochód byłby rewelacyjny, no, szczególnie w Warszawie, kiedy Straż Miejska wkłada mandaty za niewłaściwie zaparkowany samochód, to można by takim niewidzialnym samochodem wjechać gdzieś tam w alejkę parkową, postawić go, włączyć tak, że nie będzie widoczny i super. Również czasem człowieka bierze ochota, żeby takich piratów drogowych w jakiś sposób ukarać, którzy wykonują niebezpieczne manewry, wówczas przydałyby się te obrotowe koła z boku, żeby przywołać ich do normalności, czy te piły, które spowodowałyby, że nabraliby respektu. No, tych gadżetów jest mnóstwo, oczywiście gadżety spadochroniarskie. Tutaj James Bond się dał wyprzedzić i to jest jego błąd. On powinien skakać z kosmosu, tego wcześniej nie robił. Być może w kolejnych odcinkach. Dla mnie najwspanialsza akcja to jest, jak właśnie Bond wyskakuje, ubiera w powietrzu spadochron. Mamy jakieś takie marzenie o tym, żeby dokonywać czegoś niezwykłego, czego nikt inny nie mógł zrobić. A ponieważ nam się to w codziennym życiu nie zawsze udaje, to lubimy to przenosić na kogoś innego. Ja też bym chciał, żeby to wszystko tak jak za dotknięciem różdżki, tak łatwo, lekko i przyjemnie w sumie się układało jak Bondowi i zawsze kończyło tą końcową sceną filmu, która jest zazwyczaj bardzo fajna i przyjemna, ale ponieważ tak się w życiu nie dzieje, no to przynajmniej popatrzmy i cieszmy się z tego, że komuś innemu się udało.